chuderlawy, no, schowaj uszy, a? A! Cześć, liski, lisiczki, znaczy chłopcy i dziewczynki, czas na lisie bajeczki! Ja będę wam opowiadał i opowiem wam, a właściwie przeczytam jedną bardzo piękną historię, niezwykle czarowną, o tym, że jak ktoś jest dobry i pomocny, to zawsze spotka go coś dobrego. No, ale najpierw mam dla was magiczną sztuczkę, zobaczcie. Czary, mary, hokus, pokus, kot, kodak. Książkę wyczarowałem. No, ale to dlatego, że to są, o jak widzicie, jeżeli ktoś z was już umie czytać, czarodziejskie baśnie. I nawet sam już potrafię otworzyć, zobaczcie. Czory, mory, hokus, pokus, kut, kutak. Oła. Nad tym trzeba będzie jeszcze troszkę popracować. No. Dzisiejsza bajka będzie również od syberyjskich lisów, znaczy również, no bo tydzień temu jak ktoś oglądał, no to był mój przyjaciel Renifer Rudolf i on opowiadał bajkę rosyjską o koniku grubasku. No i ja też pomyślałem sobie o tych wszystkich pięknych bajkach syberyjskich lisów i dzisiaj właśnie mamy dla was bajkę o carewiczu Iwanie i rudym lisku. I jeszcze dla tych, którzy nie wiedzą, to powiem, że carewicz to jest tak samo jak królewicz, bo w Rosji nie ma króla, znaczy już teraz to nie ma nigdzie, no prawie, no ale nieważne, w Rosji nie było króla, tylko był car, a syn cara nazywał się carewicz. No i mam właśnie o takim Iwanie. Dobra, posłuchajcie. Dawno, dawno temu żył sobie car, który miał trzech synów. Dwóch starszych uważanych było, jak to zwykle bywa, za mądrali. A ten trzeci nazywał się Iwan i uważali go za głuptasa. Bo za mądry to tak naprawdę nie był. Car miał w ogrodzie piękną jabłoń o złotych jabłkach. Ale niestety jabłka zaczęły znikać. Co noc jedno. Słudzy, którzy zostali postawieni na straży, odkryli, że to ptak złociste jabłka zabiera. Więc car ogłosił, że ten z jego synów, który powstrzyma ptaka i przywiezie mu go, zostanie po jego śmierci carem. Więc wyruszyli. Jeden na północ, drugi na południe, a carewicz Iwan miał pojechać na wschód, ale się zgubił. No więc jak się zgubił, to się zatrzymał w lesie na postój. Ale w nocy wilki wyć zaczęły, koń mu się spłoszył, uciekł. Siedzi sobie Wania na kamieniu i płacze. No bo jak tutaj na własnych nogach przejść Rosję olbrzymią. Ale nagle zza kamienia wystawia łepek rudy lisek i mówi: nie płacz, carewiczu, ja ci pomogę. I wziął carewicza na plecy i jadą, bo to był lisek silny jak koń. Jadą, 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 brrr, zatrzymali się. Bo dojechali do tego królestwa, w którym rządził car, który miał tego ptaka o złotych piórach. I lisek mówi do Wani tak: musisz być cicho, bo ptak szczerozłoty jest trzymany w carskiej sypialni. Wejdziesz tam na paluszkach, bo car śpi. A ptak złoty jest w szczerozłotej klatce. Otwórz ją po cichu, zabierz ptaka, klatki nie ruszaj i chodź do mnie. No i Wania poszedł, ale zupełnie wszystko poplątał. Ptaka zostawił, klatkę zabrał. No i nagle alarm się włączył. Car się obudził i go schwytano. No i car mu mówi tak: wsadzę cię do więzienia, do lochu najciemniejszego, no chyba że
pojedziesz do drugiego cara, który ma pięknego konia karogniadego. I ten koń jest taki cudowny, że po niebie galopuje. Przywieź mi go, a wtedy zapomnimy o sprawie. Idzie Wania do Liska smutny, a Lisek mu mówi na to. Nie posłuchałeś mnie, Wania? I teraz masz kłopoty, ale nic to. Siadaj mi na grzbiet, pojedziemy, załatwimy. Pojechali. Jodą. Brrr, dojechali. Schowali się w krzakach i Lisek mówi Wani tak. Pójdziesz cicho do stajni carskich i tam na samym końcu stoi ten koń karogniady. Zabierz go, ale nie ruszaj uzdy szczerozłotej, bo się wszyscy pobudzą i będzie klaps. Wania pokiwał głową, poszedł, no i oczywiście wszystko pomylił, zapomniał o nie i wziął tę szczerozłotą uzdę. Nagle alarm się odezwał. Strażnicy się zbiegli, zabrali Wanię do cara, no i car mu mówi tak. Oj, niedobrze, do lochu cię wtrącę. No chyba, że pojedziesz do sąsiedniego carstwa, bo tam car ma córkę przepiękną, taką, że wszyscy do niej wzdychają. Jak mi ją przywieziesz, to zapomnimy o sprawie. Poszedł Wania do lisa z nosem spuszczonym, a lis mu na to. No i znowu mnie nie posłuchałeś, Wania głuptasku, no? Ale nic to, siadaj mi na grzbiet, załatwimy sprawę. I Wania wsiadł Liskowi na grzbiet i pojechali. Jechali, prrr, dojechali. Znowu schowali się w krzakach, a Lisek mówi tak. Wania, to jest za poważna sprawa, żebyś znowu to sknocił, więc siedź tu, a ja pójdę i zdobędę carewnę. Wypowiedział zaklęcie. Czory, mory, hokus, pokus, kutku, tak. I Wania się zmienił. Poszedł do pałacu carskiego i do sypialni carewny, żeby ją wziąć na barana i chodu. Ale ona się obudziła. A jak się obudziła? To się blisku zakochała i od razu z miejsca ślub z nim wzięła. I żyli długo i szczęśliwie, a po śmierci cara ojca Lisek został carem. Koniec! Szary mary. No, a morał z tego taki, że jak ktoś jest mądry i sprytny, no to wszystko mu się najpiękniej ułoży. O, no. Że co? Co ze złotym ptakiem? A to już inna bajka. No, to ja bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że bajka Wam się podobała. A jak macie jakąś swoją ulubioną i chcecie się dowiedzieć, jak brzmi jej lisia wersja, to piszcie, a moja asystenturka mi to przeczyta i ja Wam znajdę na pewno taką bajkę. No, dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia już niedługo! Czary, mary, hokus, pokus, kutak! Znikłem! Car wysłał swoich synów, bo sobie pomyślał, jak mają odziedziczyć tę piękną jabłonkę, to niech się trochę spiszą i sprawdzą, kto mi ciastka... Ciastka... Ciastek bym zjadł. Kto mi jabłka zajwania?